Zakończyła się budowa nowej drogi rowerowej w Radlinie. Pozostały nam teraz tylko prace związane z uporządkowaniem tego terenu i będzie można z tego odcinka już korzystać. Trasa połączy Radlin z Wodzisławiem Śląskim, w którym powstaje dalszy ciąg infrastruktury rowerowej, łącznie z przyszłym centrum przesiadkowym. Radliński odcinek nowej trasy rowerowej to jest 600 metrów. Całość tej trasy to jest trzywarstwowa ścieżka rowerowa, gdzie mamy warstwę skruszywa, mamy warstwę odsączającą i warstwę ścieralną, czyli profesjonalna trasa przygotowana dla rowerzystów. Sama trasa jest właściwie podzielona na odcinek dla samochodów, ponieważ też będzie można skorzystać podróżując samochodem, i trasą rowerową tuż obok. Dla nas jest to taki pierwszy rozdział tego, aby rozpocząć budowę nowej infrastruktury rowerowej w mieście. Mamy studium tras rowerowych dla naszego miasta przygotowaną. Mamy również mapkę planowanych ścieżek i tras rowerowych. Można się z nią zapoznać na stronie www.roweryradlin.pl. I ten łącznik właśnie Głożyn z Radlinem II w Wodzisławiu to jest pierwszy etap właśnie tych prac. Koszt realizacji radlińskiego odcinka to ponad 800 tysięcy złotych. Ponad 350 tysięcy złotych miasto sfinansuje z pozyskanych środków zewnętrznych.